Pochwalony Jezus Chrystus. Wstajemy na chwałę Bożą. Wielki Post, czas nawrócenia. I tak chcemy przeżyć ten dzień. Na chwałę Bożą ku naszemu nawróceniu. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus podaje złotą zasadę. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Wszystko, co chcecie, żeby ludzie czynili wam, wy im czyńcie. To jest zasada, którą przekuliśmy na przysłowie: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I tylko to jest na nie rób. A Pan Jezus mówi pozytywnie. Rób dla drugiego to, co sam chciałbyś, żeby było zrobione wobec ciebie. I podsumowuje to Pan Jezus, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Czyli cała Biblia, całe objawienie właśnie na tym polega. Jeżeli chcesz streścić nauczanie Pana Jezusa, to jest właśnie to. Czyń drugiemu to, co sam chciałbyś, żeby tobie czynili. I to się mocno odnosi do miłosierdzia. Dlatego, że zawsze byśmy chcieli, żeby nam ktoś przebaczył. W modlitwie Ojcze Nasz, na którą patrzyliśmy niedawno, jest ta jedna deklaracja: i odpuść nam, jak i my odpuszczamy. I ta zasada się w to wpisuje. Ponieważ w każdej sytuacji, cokolwiek nabroiliśmy, źle zrobiliśmy, zdradziliśmy kogoś, zdradziliśmy tajemnicę, potknęliśmy się w życiu, chcielibyśmy, żeby nam przebaczyli. Bywa, że ktoś nie jest do tego zdolny. Bóg jest zawsze zdolny do miłosierdzia i zawsze chce przebaczyć, bo przyszedł na ziemię, oddał życie za to, żeby nas zbawić, czyli żeby nam wszystko odpuścić, każdy grzech, abyśmy mogli być z Nim w wieczności. Zobaczcie, miłosierdzie, tak prosto podane. Oczywiście to jest też całe inne dobro, aczkolwiek tutaj, jak wejdziemy w różne szczegóły, no to ktoś chciałby słuchać muzyki, bo taką muzykę lubi, więc robię dla drugiego to, co dla mnie byłoby dobre, i puszczam sobie głośno taką muzykę, a sąsiad tego nie znosi i robię mu krzywdę, chociaż daję mu to, co bym chciał. Czy ktoś na przykład lubi napić się soku pomidorowego i komuś go daje, nie pytając, bo daje mu to, co ja przecież lubię, a ta osoba nie lubi tego soku. No i nie ugasi pragnienia. Także tu nie chodzi o takie różne opcje, które mamy, wolimy to czy tamto. Jezus pokazuje głębię naszego zachowania i to jest wielkie pragnienie, żebym zawsze otrzymał miłosierdzie, żebym zawsze był wysłuchany, żebym zawsze był przytulony, żebym nie był odrzucony. To jest w głębi naszego serca i to nam daje Jezus i chce, żebyśmy to dawali drugiemu człowiekowi. Błogosławię wam na drogę czynienia drugiemu człowiekowi tego, co sami chcielibyśmy otrzymać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj wieczorkiem, trzeci dzień rekolekcji o świętym Józefie, które głosi ojciec Jacek, bardzo was na to zapraszam. Zachęcam, żebyście subskrybowali kanał Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj jest ten kanał i tam mamy codziennie o 19:00 modlitwę z dziećmi. Powiedzcie o tym dzieciom, bo warto, żeby z tego korzystały. Kciuk w górę i pomodlimy się teraz teledyskiem Mocnym Duchu, który mamy tutaj poniżej. Do zobaczenia.